Cześć, tutaj Damian Redmer i w tej prezentacji poznasz jedno narzędzie zarządzania czasem, które jest tak potężne, że samo w sobie może dać Ci nawet godzinę dodatkowego czasu dziennie. I wiesz co? Sądzę, że ta dodatkowa godzina czasu to minimum, jakie można uzyskać stosując to, co Ci za chwilę powiem. Osobiście stosuję je absolutnie codziennie i jakbym miał szacować, to wydaje mi się, że uzyskuję dzięki temu średnio tak jakieś dodatkowe 1,5 godziny każdego dnia. Odkryłem potęgę tego narzędzia prawie 2 lata temu, gdy zacząłem studiować jednocześnie drugi kierunek studiów. Studiowałem wtedy 2 dzienne kierunki, ekonomię menedżerską i matematykę. I to w różnych wydziałach, które na dodatek znajdowały się jeszcze w kompletnie różnych miejscach w Szczecinie. To było coś, musiałem być dosłownie w 2 miejscach jednocześnie. Podczas gdy większość studentów męczyła się z egzaminami na jednym kierunku, ja miałem ich dosłownie 2 razy więcej. Ostatecznie nie tylko udało mi się wszystko zdać za pierwszym razem, ale uzyskałem jeszcze takie średnie na obu kierunkach, że na każdym z nich mogłem się ubiegać o stypendium naukowe. Mimo że samo studiowanie 2 dziennych kierunków jednocześnie wydaje się dla niektórych no niemal niemożliwe, to w tamtym okresie trenowałem jeszcze dodatkowo sportowy taniec towarzyski, a w weekendy jeździłem na turnieje. Generalnie to wszystko razem w zupełności wystarczy, żeby całkowicie wypełnić cały dostępny w ciągu dnia czas. Jednak jakimś cudem starczyło mi go jeszcze, żeby spotkać się z moją dziewczyną i to nawet po 5 godzin dziennie. Jakby tego było mało, w tym samym okresie długich randek, podwójnych studiów, treningów i zawodów zdobyłem jeszcze finał w ogólnopolskim konkursie na biznesplan. To, co mi się udało, wydaje się dla większości osób aż trochę niemożliwe. Wiele razy, naprawdę wiele razy słyszałem pytanie: Damian, skąd ty na to wszystko bierzesz czas? Oczywiście stosowałem i nadal stosuję kilka fajnych trików, które pozwalają niemal wyczarowywać dodatkową ilość czasu, jednak głównie zdobywałem go dzięki temu jednemu narzędziu, które zaraz ci wyjawię. Dobra, dosyć już tego chwalenia się. Tak naprawdę powiedziałem ci to wszystko tylko dlatego, żebyś tym razem naprawdę docenił narzędzie, o którym ci powiem. Powiedziałem tym razem, bo niestety pewnie już o nim słyszałeś, a jeśli słyszałeś i jego nadal nie stosujesz, to pewnie głównie dlatego, że najprawdopodobniej nie wiedziałeś, że może ono dawać aż takie rezultaty. Ta jedna rzecz, jeśli ją dobrze zastosujesz, będzie miała ogromny wpływ na resztę twojego życia, więc słuchaj uważnie. Gotowy? Uwaga, zdradzam. Tym tajemniczym narzędziem jest codzienne planowanie następnego dnia. Jeśli ciebie zawiodłem, to mi przykro, ale brzydka prawda jest taka, że planując każdy swój dzień, możesz uzyskać tony dodatkowego czasu. Skąd? Już ci mówię. Gdy planujesz każdy swój dzień, to nagle przestajesz tracić czas na wahanie się, nic nie robienie, brak zorganizowania. To naprawdę dużo. Zdziwiłbyś się, jak wiele czasu w ciągu dnia idzie się paść, tylko dlatego, że nie postanowiłeś sobie, co będziesz robił jako następny. To po pierwsze. Po drugie, gdy planujesz czas, to możesz tak zorganizować swoją pracę, że zrobisz ją w określonym porządku, w określonej kolejności i jeszcze o porze, kiedy najlepiej ci się pracuje. Dzięki temu jesteś w stanie wykonać ją nawet 2 razy szybciej. Przykładowo, w jednym z badań odkryto, że dla przeciętnej osoby 60 minut nauki w ciągu dnia daje taki sam efekt, jak 90 minut nauki w ciągu nocy. Zobacz, ta sama czynność, a tylko wykonywana o różnej porze, może zająć ci albo godzinę, albo półtorej. I tak jest ze wszystkim. Jeśli dobrze zaplanujesz swój dzień, to jesteś w stanie wykorzystać czas, kiedy jesteś najbardziej produktywny i skończyć wszystko nieporównywalnie szybciej. Po trzecie, odpowiednio planując, automatycznie korzystasz z prawa Parkinsona. To jest mega narzędzie i na pewno wielokrotnie byłeś świadkiem jego skuteczności. Prawo Parkinsona mówi, iż dana czynność rozszerza się w czasie tak, aby całkowicie wypełnić czas przeznaczony na jej wykonanie. Czyli jeśli masz coś zrobić i przeznaczyłaś sobie na to na przykład 3 dni, to skończysz to dopiero po 3 dniach. Z kolei gdybyś musiał zrobić tą samą rzecz w ciągu zaledwie jednego dnia, to w jakiś magiczny, niezrozumiały dla nikogo sposób ukończysz to w ciągu zaledwie jednego dnia. Czyli 3-krotnie szybciej. Na pewno zdarzało ci się coś takiego już wcześniej, prawda? Dawałeś sobie na coś dużo czasu, to ta czynność się rozciągała i rozciągała. A gdy musiałeś coś zrobić, jak to się mówi, na wczoraj, to brałeś się w garść, skupiałeś tylko na najważniejszych rzeczach i gotowe. Rachciach i po sprawie. Widzisz, kiedy dobrze planujesz czas, to korzystasz z tego prawa dosłownie automatycznie. I nie tylko do jakichś projektów, ale wielokrotnie w ciągu każdego dnia.
Teraz wyobraź sobie tylko, jak wiele czasu jesteś w stanie zaoszczędzić, gdybyś stosował prawo Parkinsona nie raz na święto lasu, tylko codziennie i to wielokrotnie. Chyba nawet nie muszę ci udowadniać, bo sam pewnie czujesz, że to byłoby coś, prawda? Widzisz, możesz starać się uzyskać dodatkowy czas, próbując ciągle jakieś różne metody zarządzania czasem i starać się jakoś sztucznie, niemal na siłę wprowadzić je do swojego życia. Albo możesz po prostu zacząć planować każdy dzień. Jeśli robisz to odpowiednio dobrze, to te metody po prostu same i całkowicie naturalnie zaczną się wpasowywać w twoje zachowanie i nagle zauważysz, że masz dużo więcej czasu. Zachęcam ciebie gorąco, planuj swój każdy dzień. Wiem, że jest dużo systemów i nie wszystkie tak naprawdę się sprawdzają dobrze w praktyce, ale wiesz co, weź jakikolwiek, naprawdę. Naprawdę jakikolwiek system planowania zawsze będzie lepszy od żadnego. Ja oczywiście mam swój, który stosuję codziennie i niezmiennie już od ponad 2 lat, prawie 2 lat, bo po prostu działa i daje mi dużo dodatkowego czasu. Jednak póki co weź naprawdę jakikolwiek system, pewnie i tak zrobi dla ciebie dużo dobrego. A jeśli interesuje ciebie mój osobisty system planowania czasu i organizacji pracy, który stosuję od tych 2 lat, to zapraszam do następnej prezentacji. Do zobaczenia i pozdrawiam serdecznie.